Ponieważ nie nagrywam już od kilku tygodni, chcę Ci wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Otóż przemęczyłem materiał i troszkę siebie tym takim bieżącym przekazem dnia. Zobaczcie, szukamy ciągle jakiejś sensacji. Liczymy na to, że jedno albo drugie wydarzenie będzie tym przełomem, tak? Że obróci się cała ta, można powiedzieć, gra w jakiś tam większy sposób na naszą korzyść. Czy po prostu przez jakieś cyfry, fakty, może istotne zmiany narracji, może pokazanie winnych ostatnich afer, pandemii w jakimś bardziej wyrazistym świetle, który sprawi, że ludzie się obudzą. Myślę, że na to czekamy i po to informujemy się nawzajem, usiłujemy budzić innych. Natomiast te świąteczne dni refleksji, które siłą rzeczy wyłączyły mnie z takiej bieżącej bieżączki, kiedy ten czas wyciszenia z rodziną, spędzenia z nim większej ilości czasu pozwolił mi przejść taki detoks od tych bieżących informacji, zacząłem patrzeć troszkę głębiej na to wszystko i zrozumiałem, że jesteśmy ofiarami manipulacji. Wpadliśmy sami w swoje sidła. Otóż stworzyliśmy pewną historię, pewną narrację o Schwabie, o Billu Gatesie, o tym, że oni mają wszystko zaplanowane, o tym, że do 2025-30 roku chcą osiągnąć swój cel, że chcą, żebyśmy jedli robaki, chcą nas pozbawić energii i doprowadzić do biedy, tak żebyśmy byli skazani na ich usługi. I ta narracja, to odkrycie było dla nas tak ważne, że byliśmy przekonani, że musimy mówić o tym innym. I mówiliśmy, pisaliśmy książki, robiliśmy filmiki, robiliśmy memy, robiliśmy wszystko, żeby tą narrację przekazać dalej. I tu jest pytanie, czy nie wpadliśmy w pewną pułapkę i czy nasz przeciwnik właśnie na to nie liczy, że nasza uwaga skoncentruje się na poszczególnych organizacjach i osobach, bardzo wyraźnych, wyrazistych, które same wręcz prowokują swoimi tezami do tego, żeby o nich mówić i wypowiadać w sposób bardzo krytyczny. Zobacz takiego Kaczyńskiego, stary dziad z kotem, brzydki, nie starający się nawet stwarzać pozorów, jakiejś autentyczności, klasy, powagi, bycia szanowanym na międzynarodowych salonach. Dlaczego? Dlaczego Trudeau się nie kryje z tym, kim jest? Dlaczego nie kryje się Macron? Dlaczego robią to tak bezczelnie? Pokazują się z tymi wszystkimi LGBT, pokazują się właśnie, jak niszczą swoje kraje, swoją jakąś społeczność, która ich wyniosła rzekomo na prezydentów, jak powodują zanik wszystkich wartości, przewrócenie do góry nogami ideałów, które ludzie mieli, czegoś, czego się trzymali w społeczeństwie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby móc się rozwijać, żeby być u siebie. Dlaczego to niszczą z taką perfidią, ale też z pewnym efektem właśnie, których chcą prawdopodobnie na nas wywrzeć. I to, że my daliśmy się poniekąd wpędzić w tę narrację i przypisać etykietki złych tym konkretnym ludziom, właśnie takim jak Schwab i Gates, może być właśnie pułapką. Stworzyliśmy dla siebie pewną klatkę. Zaczęliśmy mówić tylko w ramach tej narracji. Zaczęliśmy ograniczać swoje patrzenie i nie dostrzegać tego, co dzieje się dookoła. Zobaczcie, mamy teraz taki moment pauzy. W Polsce praktycznie można powiedzieć, nie ma żadnych większych, grubszych wydarzeń. To, co się dzieje, to jest kosmetyka, walka o TVP, sądy, te przepychanki sejmowe, udowadnianie jeden drugiemu, jakieś tam wywiady, media alternatywne, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Oczekiwaliśmy Norymbergi, oczekiwaliśmy rozliczenia, jakieś zmiany, przywrócenia ławki. Oczywiście mówię ogólnie, bo myślę, że ci bardziej świadomi wiedzą, że to jest pewnego rodzaju spektakl, że to jest pewna tak zwana symulakra, w której my żyjemy, w którym jesteśmy ładowani, nasze poglądy, nasze przekonanie, nasza wiedza o świecie jest nam wrzucana, tak żebyśmy patrzyli na świat z określonym pryzmatem, z określonymi przekonaniami, które nie pozwalają nam w gruncie rzeczy dotrzeć do pewnych zrozumień, które pomogłyby nam się uwolnić. I można powiedzieć, że kiedy uświadomiłem sobie, że ta bieżączka, stałem się jej ofiarą, w pewnym sensie zacząłem narzucać sobie i Państwu, moim drogim odbiorcom, pewnego rodzaju energię, pewnego rodzaju taką wręcz chciwość, taką rzucanie się na te wszystkie rzucone ziarenka, tych przełomowych faktów, tak jak na przykład teraz ma być lista nazwisk Epsteina, osób, które były powiązane z tym kryminalistą, pracownikiem Mossadu, który, prawda, wiecie co zresztą robił. I tego typu odkrycie znowuż jest takim ziarenkiem, które będziemy dłubać, przetwarzać,
tworzyć filmiki, memy, żeby udowodnić, czy Epstein, że tutaj Deep State go zabił, itd., itd. Trochę to zbyt prosto wygląda. Czujecie, o co mówię? To jest zbyt przewidywalne, żeby to było właściwym działaniem. Więc postanowiłem troszkę pójść głębiej. I jeśli chciałbym wytłumaczyć pewne rzeczy, nie jestem w stanie tego zrobić, robiąc krótkie, chwytliwe filmiki. Jeśli chciałbym przekazać swoje głębsze przemyślenia, przekazać te rzeczy, o których ja się przekonałem, o których wiem z historii swojej, z historii NOS-u, dlatego też ubieram dzisiaj ten strój. To są ogromne doświadczenia, to są ponad 10 lat pracy na tym antysystemowym froncie, w różnych pozycjach, w różnych rolach, na różnych etapach swojego życia, kiedy miałem różne de facto wizje świata, wizje polityki, wizje tego, w jaki sposób powinien wyglądać nasz sprzeciw, czy powinniśmy tworzyć, czy niszczyć. We wszystkich tych momentach byłem, działałem, popełniałem błędy i skumasowało się to w takie doświadczenia, których już praktycznie teraz nie mogę przekazać w takich filmikach, bo też nikt nie ma takiej uwagi, żeby to oglądać. Dlatego postanowiłem napisać książkę. Postanowiłem napisać opowiadanie, nad którym już pracuję, w którym w fabularnej formule, przedstawiając to z perspektywy różnych bohaterów, będę starał się przedstawić właśnie swoją taką futurystyczną wizję świata, która jest bardzo mało zrozumiane. Postaram się też powiedzieć o pewnych napięciach, przygodach, przemyśleniach, konfliktach, dylematach, które towarzyszyły mi w drodze bycia takim społecznym wizjonerem, innowatorem. Odsłonię też pewne rzeczy, być może z takiej bardziej artystycznej perspektywy, żeby większa ilość osób mogła to załapać, a nie tylko wkręcenie na maksa w taki ścisły antysystem. Opowieść o tym, w jaki sposób organizacja NEOS została pokonana, wyeliminowana. Co tak właściwie się stało? Dlaczego zniknąłem do Dubaju? Co z prokuraturą w Polsce, gdzie wyciągnęły mnie osoby, moi sympatycy, z naprawdę kłopotów, które miałem na wskutek moich decyzji, ale też tego, co robiłem. To jest ta cena, ta waga tych wszystkich słów, które wypowiadałem, scen, które oglądaliśmy tak beztrosko, ale jednak wszystko, co robiliśmy, miało swoje konsekwencje i chcę o tym opowiedzieć w bardziej przemyślany sposób, w sposób, który pozwoli skorzystać też czytelnikowi, by móc te doświadczenia w jakiś sposób też zintegrować ze sobą i żebyśmy znaleźli się w końcu na jednej stronie i wtedy być może ta pogłębiona mądrość tego etapu covidowego, etapu oszustw systemu finansowego, demaskacji de facto całej klasy politycznej, medialnej, bankowej, elit dziennikarskich, tego tak naprawdę jaka jest kondycja polskiego społeczeństwa, że ona nie jest wcale taka dobra, jak nam się wydaje, że ta lawa, która gdzieś tam jest rozgrzana, to nie tak do końca jest, że polscy Polacy będą się poświęcać, ginąć jakieś ideały, walczyć o wolność, to tak do końca nie jest i z bardzo wysokiej perspektywy, wysokiej abstrakcji, zaawansowanych rozważań o technologii sztucznej inteligencji, globalnych manipulacjach, korporacjach, finansistach, z tej perspektywy będę starał się zarysować, co się dzieje w Polsce, dlaczego jest tak, jak jest. I to nie mówiąc o jakichś poszczególnych jednostkach, twarzach, typu Jaruzelski, Kaczyński, gdzieś tam Gieremek, Rothschild, Rockefeller. Chcę na to spojrzeć z perspektywy algorytmów, z perspektywy matematycznej wręcz analizy tego, w jaki sposób nas, Polaków, ale też wszystkich ludzi na świecie dało się zmanipulować. I chcę tą perspektywę przekazać też młodym ludziom, studentom, ludziom, którzy siedzą w bankowości, ludziom, którzy sami gdzieś tworzą system zniewolenia, by dać im pewien zaczyn do myślenia. I odpalam już powoli stronę. Będzie można zacząć obserwować ten projekt, który jest czymś zupełnie nowym w moim dotychczasowym tworzeniu, w mojej dotychczasowej aktywności. Uważam, że czymś znacznie większym, co wchodzi w wielokrotność mojej dotychczasowej inspiracji, którą starałem się przekazać. Uważam, że to będzie naprawdę gruby projekt, jeśli chodzi o inspirację na bardzo szeroką skalę. Dlatego zachęcam tych, którzy interesuje ta ścieżka, którą idę, żebyście też wpisali się w ten nowy projekt. Będzie można o nim poczytać na stronie, którą już zarejestrowałem. Domena jej jest tożsama z tytułem książki pierwszej, którą piszę i wydaję. Otóż tytuł to jest Noc Przebudzenia. Taki jest tytuł tej książki. Jest to taki techno-thriller, można powiedzieć, który pokazuje, jak przełomowe technologie, które zmieniają nie tylko krajobraz polityczny, geopolityczny, ale także samo człowieczeństwo. Jest tam bardzo głęboki humanistyczny aspekt integracji człowieka z technologią, przemyślenia, różne perspektywy, nowe fakty, które wychodzą, naprawdę świeże filozoficzne
dylematy i rozważania, z którymi mamy teraz do czynienia na świecie, są tam przedstawione w przystępny sposób, tak właśnie, żeby też dotrzeć do młodych ludzi, którzy w tej technoutopii będą żyli, a może będą z nią walczyli, może będą przez nią pokrzywdzeni, ale przede wszystkim muszą zrozumieć i dzięki perspektywie, dzięki słownictwu, dzięki wiadomości, jakie to są dylematy, jakie są to osoby, które tworzą ten nowy świat, będą prawdopodobnie mogli być znacznie bardziej sprawczy, niż kiedy tylko będą obwiniać poszczególne postacie, jak Kaczyński, Tusk, Biden, Netanyahu, o to, co się dzieje i oddawać swoją sprawczość. Czyli tak naprawdę wpływ mogą mieć znacznie większy, kiedy zrozumieją, kto tak naprawdę siedzi za sterami, czy są to ludzie, czy jest to już sztuczna inteligencja. Więc zajrzyjcie na ten link nocprzebudzenia.pl, tam można zapisać się do listy oczekujących i na dniach, tak do 6-7 zamierzam opublikować pierwszy rozdział, który będzie czymś, czego chyba historia polskiej literatury jeszcze nie widziała. A dlaczego, to dowiecie się w dalszym ciągu. Więc postanowiłem troszeczkę odstawić bieżączkę, chociaż wrzucam też tam, bo widzicie, jakieś tam filmiki z Niemiec, z Francji, jak rolnicy tam robią grubą rozpierduchę, jakbyśmy chcieli też mieć w Polsce. Ale no nie mamy takiego potencjału w antysystemie. Bądźmy szczerzy co do tego, co jest w tej chwili dla nas możliwe. I trwają też pewne grubsze projekty, o których będę jeszcze mówił, dotyczące mediów, dotyczące łączenia różnych sił w tym środowisku medialnym, zwłaszcza alternatywnym, które pokażą się w jednym miejscu wkrótce, w ciągu, mogę zdradzić, to jest niecałych 2 miesięcy, będzie naprawdę grube wydarzenie medialne. Też cały czas gdzieś trwają procesy związane z zasianiem wiedzy o WHO przez tytuł Świat Wolności. Uważam, że to był taki czas zasiewu i dużo drobnych działań oddolnie w tej chwili gdzieś w całej Polsce się odbywa. Może one nie są takie spektakularne, ale są bardzo ważne dla osób, które zaangażowały się w ten projekt, więc to się dzieje i też nabiera to wszystko swojego ciężaru gatunkowego, to co robimy z tym tytułem. Jak wiecie, był duży opór systemu, duże próby już na samym początku zlikwidowania, opóźnienia, zniechęcenia ludzi, którzy to tworzą. Myślę, że to jest oczywiście nie koniec. Dlatego tutaj będziemy to robić w sposób mądry, ale są duże odpowiedzialności do wzięcia za kolejne tematy, które będą wrzucane bezwzględnie, bez względu na wszystko, po to, by ludzie się po prostu budzili. Więc też kibicujcie, wspierajcie ten projekt światwolności.pl. gazety. No i chyba więcej nie będę wam mówił. Dużo tych planów jest na nowy rok. Ciekawe rozmowy z ciekawymi gośćmi, których będę realizował. Nowy numer gazety, książka. Więc naprawdę taki dla mnie też jest to kreatywny przełom, który wymaga pracy cichej, wewnętrznej. Pracy, którą dopiero będę mógł pokazać za jakiś czas, ale uważam, że jest to wartościowe podejście. Ale to nie znaczy oczywiście, że całkowicie zniknę z YouTube'a czy z Facebooka, X-a. Dalej tutaj oczywiście trzeba robić tą robotę, bo bez informowania się na bieżąco, bez śledzenia nowinek ze świata możemy stracić się i zgubić w tym chaosie, a przynajmniej z tą latarnią prawdy jakoś możemy się rozpoznać, gdzie kto jest, kto kim jest i w momencie, kiedy pojawi się dobry cel, będziemy mogli mocno ku niemu ruszyć. Trzymajcie się, pozdrawiam, uważajcie, że to, co robię, jest ważne. Powiedzcie może o tym swoim znajomym, bliskim, kolegom, ludziom, którym zależy, którzy są ciekawi, poznawczy, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje, chcą rozumieć, chcą inspirować siebie i innych. Dajcie im znać o tym projekcie, który robię. Może to będzie coś dla nich. Pozdrawiam, do zobaczenia.